Cześć wszystkim, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie moi drodzy. Ja nazywam się Brod, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. Moi kochani, dzisiaj kontynuujemy, czy raczej zaczynamy nowe przygody w Angry Birds for the Pirate King. Tak się nazywa nowy event, czyli nowe wydarzenie, które miało miejsce kilka godzin temu, które zaistniało kilka godzin temu. Mamy 50 godzin na to, żeby zająć pozycję lidera. Jak widzicie, już tutaj 800 punktów ktoś uzbierał. Jestem na czwartym miejscu, Miguel Fo. To co, my będziemy tutaj musieli jakoś zgromadzić te punkty i zdobyć ich jak najwięcej, tak żeby zdobyć 3 gwiazdki. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie kciuki, moi drodzy. Dziękuję wam za łapki w górę. Zostawcie kolejne. To co, lecimy. O, tu nie może być Matyldy. Spróbujmy to, tę pierwszą walkę stoczyć. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Paweł, przeczytaj to do końca, Brod. Nagrasz Blockade 3D na Facebooku, nie na Steam. Pomyślę nad tym. Czyli Blockade jest też na Facebooka. Dobrze mi to wiedzieć, dobrze, że mi to napisałeś. Zastanowimy się jak najbardziej nad tym. Dobra, zrobimy sobie tu to mrożenie. I powinno nam te świnki niektóre pozamrażać. O, chociaż nie wchodzi to. Szkoda. Dobra, zróbmy tak. Dzięki temu się wyleczymy. Więc chociaż tyle, ale powinniśmy uzbierać troszkę monet. Jak widzicie, mamy bardzo dużo srebrnych, więc to jest fajne. Więc Blockade jest też na Facebooka. Bardzo fajnie. Moi drodzy, w ogóle jutro wylosujemy. Aj, nie udało się, ale na pewno zgromadzimy dużą ilość punktów. Spokojnie. Jest. Proszę bardzo, medale. W sobotę będzie superaśna gra, moi drodzy, i was bardzo serdecznie zapraszam na filmik z tej gry. Będzie się gierka fajnie nazywała, zobaczycie, i będzie konkurs też. Także na bardzo serdecznie was zapraszam na nią i mam nadzieję, że będziecie czekać. Jest to gra na Androida, ale i nie tylko. Więc czekajcie, moi drodzy, niecierpliwie. Michał, Brod, przeczytaj ten komentarz. Kiedy nagrywasz Kogamę? W jakie dni? To zależy, to jest strasznie losowe, nie jestem w stanie powiedzieć. Ostatnio nagrywaliśmy, bodajże w piątek nagrywałem, nie, w poniedziałek lub we wtorek, moi drodzy, no więc to jest strasznie losowe, także nie jestem w stanie wam do końca powiedzieć, ale z widzami graliśmy ostatnio w Kogamę, więc tyle, to myślę było fajniejsze. Dobra, mamy tutaj troszkę korzeni, wejdźmy jeszcze do gniazda, mamy dużo srebrnych monet, więc jakieś masterki sobie kupimy. Piotrek, o, widzę, Piotrek, że masz mojego tego, awatar, bardzo fajnie, cieszę się. Myślę, że takie koszulki z Brodkids chyba byście polubili, tak mi się wydaje. Dobrze, okej, patrzcie, ile tych masterek pokupiliśmy, bardzo fajnie, cieszy mnie to. To co, lecimy dalej na jakiś Pirate Event, o, tu bez Reda. To weźmiemy Matyldę i Bluesa, chociaż w sumie... Jak się zastanawiam, czy tego Bluesa weźmiemy, bo tu szarże on usuwa. Zobaczymy, zmieńmy sobie go. Zobaczymy, czy są jakieś świnki z szarżą i zobaczymy wtedy, czy użyjemy tej klasy, czy może innej. Mam nadzieję, że dobrze mnie słuchać, moi drodzy, że bardzo dobrze mnie słuchać, chyba tak. Myślę, że też, nie wiem, dajcie znać, czy byście chcieli te koszulki z Brod Kids. Myślę, że byłoby fajnie. Dobra, to był agent, prawda? Tak, agenta weźmiemy sobie, moi drodzy. No i zobaczymy, jak jest. O, tu jest jakiś rol, to może się uda nam coś wyrolować. Czyli wylosować jakiś fajny item. Brod, ja mam ten nowy set dla Chucka, Kuba tu napisał. No to ci gratuluję, naprawdę masz nowy secik, no to nieźle. Mi się nie udało go uzyskać, niestety. No takie życie. Ale się nie poddaję, może kiedyś mi się uda go wylosować. No nie wiem, zobaczymy. Dobrze, no tutaj dziękuję wam bardzo serdecznie za wsparcie, za to, że ładujecie mi tą świnkę do losowania. No i przypominam, możecie mnie dodać na Facebooku, Patryk Pacio, tak się nazywam. Jeżeli chcecie, no to wtedy będziemy mogli sobie pomagać, jeżeli będą jakieś gry, nie tylko Angry Birds, ale jakieś inne gry, które się łączy z Facebookiem, więc tam będziemy sobie pomagali. Proszę cię, brocie, żebyś nagrał Minecrafta Survival. Jakub napisał, nie ma sprawy, ja też właśnie chciałbym powrócić do niego, więc... Myślę, że będzie niebawem. Dajcie znać też, no w sumie to zrobimy oddzielny filmik. Pokażę wam, co z tą fasolką z Plants vs. Zombie. To nagramy coś oddzielnego. Widzę, że nam się wszystko załadowało. Bardzo dużo tutaj korzystaliście z moich Angry Birdsów. No i fajnie, cieszy mnie to. Hubert, fajny odcineczek, Brod. Łapka w górę i gitara. Dzięki, mój drogi, dzięki za wsparcie. Fajnie, że łapkujecie do góry te filmy.
To dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i co? Jejku, my tu dalej mamy to ładowanie. Może kiedyś zrobią tak, że możemy jakoś to przyspieszyć, bo popatrzcie, no długo to zajmuje. O, już się udało. To obejrzymy jakąś może reklamę i dzięki temu wylosujemy jakiś fajny item, mam nadzieję. Igor, fajny film, bro. Wrócisz do Hearthstone? Dobre pytanie. Myślę, że jak najbardziej, że jeden odcinek Hearthstone'a, czemu nie? Jakiś poranny Hearthstone, może wrócimy do tego, żeby rano gdzieś tam o 4, o 5, o 6 rano był ten poranny Hearthstone. Fajnie, że coś takiego było i że coś takiego nagrywałem. Jak najbardziej. Dobrze, obejrzeliśmy tą reklamę i teraz będziemy mogli sobie coś tu wylosować. Zobaczmy. Aj, no niestety, nic ciekawego nie mamy. No ale za to troszkę świnkę doładowaliśmy. Mamy tego agenta, więc lecimy dalej na to wydarzenie, na ten event. Yahoo, pokonaj brod sekretnego bossa. On jest w wirze wodnym. Ja już go pokonałem, mój drogi, już dawno to zrobiłem. Yahoo. Okej, gdzie mamy tych przeciwników? Gdzie jest jakiś pan kapitan? Tutaj. No to co, spróbujmy. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Okej, zobaczymy, czy któryś z nich ma jakieś ładowanie. Chociaż powiem wam szczerze, że on tu jest odporny na negatywne efekty. Okej. Czekajcie, ten też był chyba odporny, tak? Tak, jest odporny na efekty, te negatywne, ten też. Oj, to nie fajnie troszkę, ale za to... Oj, no popatrzcie, co tu się dzieje. Myślę, że Matylda będzie koncentrowała się na leczeniu naszego Angry Birdsa. Dobra, jedną świnkę wyłączyliśmy z gry, więc jest o tyle dobrze. Tu jakiś grupowy ostrzał czy coś? Oj. Bardzo dużo obrażeń zadają, z tego co widzę. Te ptaki. Dobra, patrzcie, krytyk wszedł, kolejny. Dobra, co on tu nam zrobi? A, przywoła kolejną świnkę, to tyle dobrze. Ale my możemy użyć papryczki i powinniśmy pokonać te świnki. O, no, dobrze, chociaż tyle. Tyle dobrego nas spotkało. Uleczymy się jeszcze, żeby mieć pełni HP. O, widzicie, jesteśmy odporni. Ten tutaj dostał sobie jeszcze dodatkowe leczenie. Myślę, że Matylda może uleczyć. I teraz pyk. Jest! Udało się, moi drodzy. Bonzo. Brod, nagraj Creature Racer. Pomyślę. Wyścig stworzeń, jakoś tak się to nazywa. O, ale tutaj punktów za to dostaniemy. Coś czuję, że uda nam się wygrać to wydarzenie. Że dostaniemy kolejny dopak do naszych Angry Birdsów. Oj, nie możemy wylosować tego, no to nam się nie powodzi. Okej, dobra. No, wreszcie. I 15 srebrnych monet, fajnie. To mi się podoba, to jest bardzo fajne. Dzięki Miłoszu za łapkę, dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Co tu mamy? Jakub napisał, brod, fajny odcinek. Bardzo mi miło, że ci się spodobał ten odcinek. Zobaczmy zatem, słuchajcie, o, patrzcie, no ten tutaj... Pan widzę, że cały czas walczy o to najlepsze miejsce. Trzeba tutaj uważać. Może jakaś znowu tu będzie postać. O! Tu sobie odsłonimy te rzeczy, te surowce dodatkowe. Tu mamy jakiś znaczek. To zawsze jakieś 15 punktów, prawda? Tu jest większy, o, przeciwnik. Ale powinniśmy znowu dać radę, także nie będzie źle, mam nadzieję. Dorota, wziąłeś Chucka Brod z tą samą klasą, jaką ja mam. O, no to proszę. Bardzo fajnie. I zobaczmy, jak nam tu pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Czy jakąś świneczkę tutaj... A, proszę bardzo, ładnie to poszło. Będziemy musieli tutaj jak najszybciej atakować. O, proszę, uniknęliśmy to. Jest jakaś szansa, że nasz przeciwnik... Wow, nie wiedziałem, to może ten set to działa. Daje. Taką zdolność. Bardzo fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Nie ukrywam. Tylko będziemy musieli ciągle atakować. O, widzicie, on tu zada nam bardzo dużo obrażeń, ten pan. A nie, chociaż ten strasznie dużo zadaje. Ale może nie będzie tak źle. Dobra, jakoś nam to idzie. Widzę, że papryczka też jest załadowana. Więc będziemy w stanie, myślę, się uleczyć. Oj, doszła kolejna świnka, ale damy radę. Myślę, że bez problemu. Jest kolejna papryczka.
Dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. My się tu szybko uleczymy. I zaatakujemy tego tutaj. Pięknie. Bardzo ładnie. Oj, on się wyleczył. No cóż, będziemy musieli tu coś zadziałać. W ten sposób. I tego wyłączymy z gry teraz. Pięknie, bardzo ładnie. Kolejna świnka. Ten tu się będzie leczył, ale my mu nie damy się wyleczyć. Zdispelowany, proszę bardzo. No. I jeszcze troszkę i będzie wszystko tak jak należy. Dobra, powinno być dobrze. Wiktor, Brod, nagraj Plunder Pirates. To gra dla dzieci na Androida. Czekaj, no zaraz sprawdzę. Cóż to jest za gra? Plunder. W ogóle ciekawe, co to znaczy Plunder. Zaraz to sprawdzimy. Wszystko, nie martwcie się, niech się tutaj losuje. Plunder, ciekawe. Z angielskiego? Grabież, łup, tak się nazywa. Zaraz zobaczymy. Plunder Pirates. Może być fajna gierka i czemu nie? To jest 500. Kiedy ona wyszła? Chyba niedawno. I o czym to jest? To się jakieś miasto buduje chyba, nie? Coś takiego. Może być fajna. Może być fajna ta gierka. Zobaczymy. Ale jutro też będzie bardzo fajna gra dla młodszych osób. Myślę, że się ucieszycie i to znanego... Słuchajcie, znanej firmy, także mam nadzieję, że też będziecie oglądać, bo to może być super. Na pewno super. Na pewno, nie może być, tylko jest na pewno. Dobra, niech się nam tu... Low on stamina, no właśnie, tutaj mało staminy mamy, ale myślę, że damy radę. O, wyprzedziłem tego pana i myślę, że tak zostanie już. Chociaż, no kto wie, zobaczymy w sumie. Adam, dziękuję za łapeczkę i gratuluję ci. No i trzymam kciuki. Fajnie, że zdobyłeś już czwarte jajko, ale i pewnie bardzo dużo gry jeszcze przed tobą. I trzymamy kciuki. Moi drodzy, tu jest złota świnka. Warto ją tutaj upolować. Myślę, że to też nam pomoże. Weźmiemy sobie tak, tak, tak. O, nasza stała kombinacja. Kuba, Brod, nagrywaj Angry Birds codziennie. Dzięki za łapkę. Kubusiu, no nie jestem w stanie na razie. Chociaż, kto wie, być może uda nam się codziennie Angry Birds nagrać. Mamy dużo gier do rozegrania tak naprawdę. Może się w przyszłości uda, kto wie. Dobra, włączyliśmy te świnki. I czas na następne chyba, nie? Cyk. I po sprawie i załatwione. I kolejna złota moneta. Już mamy 112, więc super. Krzysztof, Brod, ja mam baga i mam 11 rank, a u bomby czapki zadaje 500 obrażeń. No to ładnie, to jest bardzo dużo, gratuluję. A na czym polega ten bug, ten błąd? Bo bug po angielsku pisze się B-U otwartej G. To jest błąd, tak jakby. Insect, błąd. The Box King, pierwszy, kto się odczyta? Gratuluję ci pierwszego komentarza. Moi drodzy, wejdźmy sobie na arenki, bo myśmy tam, może się skończyło to wydarzenie i może jakieś znowu srebrne monety zdobędziemy. Chociaż nie, trwa dalej. Patrzcie, dalej trwa i my tu jesteśmy. Fajnie, możemy to zawalczmy może. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze, że wszystko pod kontrolą będzie. Dobra. Zacznijmy piersi, błagam. Oj, oj, niedobrze. Brod, nagrasz Animal Jam? Maciek zadał to pytanie. Wow, co oni tu robią? Tak się nie robi, panowie i panie. Zróbmy tak. No, w sumie bardzo mało obrażeń zadaliśmy. Jakby nie było. Troszkę niefartownie. Patrzcie, ile on obrażeń zadaje. Oj, może być ciężko ich tutaj pokonać. Te ptaszki. I to naprawdę bardzo ciężko. Dobra, ale wyłączyliśmy z gry. Myślę, że to nam pomoże w jakiś sposób. Dobra, bomba się wskrzesił. Dostaję tutaj heala. Lecimy tak. I lecimy w ten sposób, słuchajcie. I mamy teraz fasolkę. O, tutaj obrażenie. Oj, może być niedobrze. Oj, zróbmy tak. Zobaczymy, co się stanie. Dobra. Myślę, że jak najbardziej możemy tego tutaj zwojować. Pięknie. Wszystkich wykluczyliśmy od razu. Zróbmy tak. Jeszcze raz.
Bomba wstaje. Oj, nie został niestety zamrożony, więc to jest niedobre dla nas, ale spróbujemy mu zadać dużo obrażeń. Dobra. Okej, teraz tak. No spróbujmy postawić wszystko na jedną kartę, może się uda. Może się uda. No i bomba też został wyłączony z gry. Spróbujmy tak teraz. Chyba będzie dobrze. No, dajemy radę, moi drodzy. Dajemy radę. Zróbmy tak. Okej, sztandar poszedł. Ten nas też tutaj porani bardzo Oj. Ale dajemy radę ogólnie rzecz biorąc. I myślę, że... O, proszę bardzo. W końcu się udało. Michał napisał. Bro, super odcinek. Dzięki. Gratuluję. Michał, dzięki za apeczkę. I Dawid tutaj napisał, że filmik mu się podoba i też dał łapkę. Dzięki za łapeczki, moi drodzy. Dobra. No, super. Udało nam się wylosować. Zobaczmy, które miejsce zajęliśmy w rankingu. Jak tutaj nam idzie. No, mogłoby być lepiej, na pewno. Tymczasem ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa, cześć.